Poranny gość Radia Zachód. Dzień dobry, witam w studiu Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, radny sejmiku województwa lubuskiego. Dzień dobry. Co będzie z pomocą dla przedsiębiorców żyjących z ODE? Jak w pana opinii ta pomoc powinna wyglądać? Najlepsza byłaby taka pomoc, która by realnie rekompensowała przynajmniej w istotnej części, nie mówię, że dosłownie, bo tego się obliczyć nie da, ale są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w związku z Odrą. Najczęściej są to rybacy. W związku z tym przyjęte stanowisko przez ministra turystyka. Ale turystyka to jest tak, do wody wchodzić nie wolno, prawda? I tej turystyki nadodrzańskiej aż tak specjalnie nie dostrzegamy. Głównie myślimy o tych, którzy czerpią korzyści z prowadzenia przedsiębiorstw rybackich. No ale w każdym razie to minister rolnictwa w sprawie ryb już zajął stanowisko, czyli porównanie przychodów firmy czy dochodów firm sprzed roku i tu w kontakcie jest z tymi organizacjami. Uzgodniony zostanie sposób rekompensaty i mówi się o porównawczych danych wyjściowych sprzed roku, o tej samej porze roku, chociaż warunki prawdopodobnie są trochę inne, bo nie było takiej suszy, nie było tak niskiego poziomu wód w Odrze, ale to jest dobra wola rządu, żeby te rekompensaty przyznać. Ale czy przedsiębiorcy mogą liczyć na taką pomoc i mogą być pewni, że ona będzie, bo dyskusja trwa, nawet tak, polityczna. Ja jestem przekonany, że skala tego zjawiska nie jest aż tak duża i dotyczy tak krótkiego okresu wyłączenia z możliwości prowadzenia działalności, że jeżeli rząd prowadzi takie rozmowy i deklaruje minister rolnictwa, bo to akurat jeżeli chodzi o kwestie gospodarki rybnej, rybami, łowiectwo w ogóle, czy rybactwo należy do kompetencji ministra rolnictwa, no to zostanie załatwione. No dzisiaj czytałem w Dzienniku Gazecie Prawnej, minister Olga Semeniuk mówi, że w tych rozmowach pierwszych, które już się odbyły, pojawił się taki postulat spadku do 50% przychodów rok do roku i to ma być taki wyznacznik dla przedsiębiorców. Póki nie ma ustaleń, to jest dyskusja. Jak jest dyskusja, to znaczy, że argumenty są kładzione na stole i strona rządowa pewnie ma swoje argumenty, a przedsiębiorcy mają swoje argumenty, ale po doświadczeniach z COVID-em wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tych, którzy realnie pozostają w jakichś tam stratach w związku z działaniami rządowymi, a one wyłączały użytkowanie Odry, nie pozostawia rząd takich przedsiębiorców samymi. A jak powinno wyglądać wyjaśnienie sprawy tego, co stało się na Odrze? Jak strona rządowa powinna się w pana opinii bronić przed zarzutami opozycji o mataczenie w tej sprawie? No, zarzuty o mataczenie są w ogóle kosmiczne, dlatego że jeszcze dokładnie nie mamy ustalonych przyczyn, bo trwają badania bardzo szerokie. Ja nie mam wątpliwości, że badania rutynowo, czyli państwowy monitoring środowiska, czyli wody powierzchniowe, są na bieżąco badane, tylko badane są w taki sam sposób, jakby zjawisk negatywnych nie występowało, albo ich nie było. Natomiast jeżeli sygnalizowane są jakieś zmiany środowiskowe, sugerujące awarie, albo zmiany w składzie chemicznym wód, zaburzenia albo zanieczyszczenia chemiczne, wtedy przechodzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowy Monitoring do badań na co dzień w wyznaczonych punktach i to jest wykonywane z urzędu przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To było wykonywane. To było też wykonywane wtedy, kiedy wrzawę podnoszono, czy podniesiono wrzawę o wodzie parzącej, niszczącej i ostatecznie o rtęci, która się okazała kompletnym fake newsem i powiedziałbym informacją, moim zdaniem, obliczoną na uzyskanie paniki w społeczeństwie, szczególnie pośród tych milionów Polaków, którzy albo mieszkają blisko Odry, albo nad samą Odrą, mają jakikolwiek sposób bezpośredni kontakt z tą rzeką. To jest zasługujące na najwyższe potępienie. Ja uważam wręcz, że na czynności w postępowaniu przygotowawczym karnym. I postawi, tak szeroko? Tak, uważam, że
osoby odpowiedzialne za upowszechnienie tej paniki. A w pan opinii, kto za to odpowiada? Bo Prawo i Sprawiedliwość oskarża marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Polak o sprawę rtęci. Czy tylko marszałek w pana opinii? Bo to moim przekonaniem źródłem tej fałszywej informacji była pani marszałek Elżbieta Polak, dlatego że to ona kilkakrotnie w ciągu dnia dla różnych mediów, na różnych konferencjach nie tylko powoływała się na autorytet niemiecki, nie mając bladego pojęcia o tym, na jakim etapie i w jakiej fazie badawczej są na przykład polskie źródła. A polskie źródła mówią wyraźnie, nie było żadnych zanieczyszczeń, które by zagrażały życiu ludzi. Nawet dzisiaj, kiedy już jesteśmy bliscy zdiagnozowania całej sytuacji, to wiemy, że woda, czy te słynne złote algi, nie zagrażają, nawet namnożone, nawet nie zagrażają człowiekowi. Ale z ostrożności prewencja działa w tym przypadku. Wszystko, co jest podejmowane przez administrację rządową, ma służyć ostatecznemu wyjaśnieniu przyczyn i oczywiście po przyczynach, po zbadaniu przyczyn, źródła zakażenia i potwierdzeniu tego, analizach chemicznych, trzeba będzie wyciągać wnioski, badania naukowe jeszcze pogłębić, a ostatecznie opracować program przywrócenia Odry do stanu najlepszego z możliwych. W sprawie rtęci ja zacytuję panią marszałek, bo mówiła, że dzieliła się informacjami. W Polsacie News mówiła tak, cytuję, nie mówiłam nic o tym, że rtęć jest przyczyną śmierci ryb. Była mowa o zasoleniu i utlenieniu w Odrze. Nie sądziłam, że mam przygotowywać jakieś wypracowania na ten temat. No wykręcać oczywiście, dlatego że ja dokładnie pamiętam, bo śledziłem wszystkie komunikaty. Wyraźnie powołując się na ministra Brandenburgii, stwierdziła, że Niemcy zbadali wodę i że ponadskalowa zawartość. Dla mnie, który trochę zajmował się tymi rzeczami, ponadskalowa, no każdy wie, termometr ma 42 stopnie pokazujący przesuwającą się rtęć. Ponadskalowa to znaczy, że maksimum, które normalnie nie jest badane. No to jest dla laika oczywiste. Więc pani marszałek w tej chwili usiłuje wykręcić kota ogonem, uniknąć odpowiedzialności, ale co ona wygadywała i co ona plotła tych bzdur, to wystarczająco dużo. Jako opozycja w sejmiku chcecie odwołać marszałek województwa. Jest wniosek, ale on dotyczył pierwotnie sprawy gorzowskiego WORD-u. Czy ta sprawa rtęci, to co może się wydarzyć podczas sesji, może odmienić sytuację, czy zadziała jak beton? Że zwiąże mocniej koalicję sejmikową. W moim przekonaniu koalicja jest dosyć mocno związana i za rok są wybory parlamentarne i samorządowe w terminie wyznaczonym w każdym razie. Mam nadzieję, że koalicjanci wyciągną z tego wnioski. Myślę też, że chyba ta akcja z rtęcią niemiecką wykrytą to była jakaś forma osobistego zaangażowania emocjonalnego pani Polak dla odwrócenia uwagi od afery w WORD-zie w Gorzowskim i jakby złagodzenia w ogóle problemu czy sposobu widzenia, czym może być kwestia WORD-u przy kataklizmie nadodrzańskim i jej wiodącej roli, która wykryła rtęci najpoważniejsze zagrożenia. No, dodam tylko, że wtedy, kiedy pani marszałek ogłaszała o rtęci, przyznawała 100 tysięcy dotacji złotych na Polski Związek Wędkarski, to szefowa tego związku w radio komercyjnym ogłaszała no, kataklizm niespotykany, łącznie z parzeniem rąk, ranami i różnymi innymi wymysłami, co się kompletnie nie potwierdziło. Przegrzanie słońcem zadziałało, zmieniło komuś skórę, a zrobiono z tego niesamowitą sensację, aż do, nie wiem, wyniszczania odzieży ochronnej, którą przedstawiciele PZW posługiwali się w czasie prac nad Odrą. Za chwilę jeszcze o WORD zapytam, ale chciałem jeszcze dopytać o sprawę Odry, bo tutaj kwestie administracyjne. Premier mówił w Gorzowie, że o odpowiedzialności urzędników były dymisje i w Wodach Polskich, i w GIOŚ-u. Pan jako były pełniący obowiązki zastępca szefa GIOŚ-u. Jak to jest? Czy te wojewódzkie inspektoraty nie powinny jednak podlegać pod
ten główny, bo teraz tak nie jest. Te wojewódzkie podlegają pod wojewodów. To jest jeden z administracji pod wojewodą, ale to wcale nie wyklucza, że nie ma współpracy w sytuacjach szczególnych. Jeżeli Państwowy Monitoring Środowiska przeszedł w fazy rutynowych badań do badań właśnie operacyjnych, związanych z wykryciem już jednak śnięcia ryb i to w masie, od tego momentu jestem w 100% przekonany, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska współpracował na gorącej linii z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska w pierwszej kolejności. Mhm. Tak, tylko że to jest 3 sierpnia, kiedy już wysłano jakby jedna instytucja sygnał. Informuje drugą, a ta druga informuje GIOŚ, czyli wioś wrocławski, dolnośląski informuje Główny Inspektorat, a Główny Inspektorat informuje wrocławski wioś. To jest wzajemna informacja. Ja mam wrażenie, że po tym, że wielu urzędników niższego szczebla to zjawisko w ogóle potraktowali rutynowo. Czyli śnięcie ryb nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak jak w 2009 roku na Bugu też odłowiono i Narwi 200 ton śniętych ryb. I wtedy nikt nawet pies kulało nogą nie słyszał o tym incydencie, który się wydarzył. Bo tak się dzieje. Jeżeli jest fala upałów długotrwających, obniża się poziom wody. No, każdemu mówię, jak wsypiesz łyżkę stołową do litra wody i spróbujesz ją wypić, to jeszcze ją wypijesz, ale jeżeli do 100 gram, to tej wody już nie wypijesz. Stołową i to ona się stała po prostu trucizną dla zasolenia, poziom zasolenia stało się trucizną dla dużej masy ryb i okazuje się, że im większe, im starsze egzemplarze, to trochę jak z ludźmi biologicznie, im starszy, tym mniej odporny na różnego typu zagrożenia zewnętrzne. O Odrę będziemy jeszcze pytali. Zapytam o Gorzowski Wort. Ostatnie zmiany w kierownictwie, to co mówi zarząd województwa w tej sprawie, pana jako radnego satysfakcjonuje, czy nie? Te zmiany powinny być dokonane w 2020 roku, kiedy po przejęciu WORD-u przez dyrektora Śliwińskiego wystąpiły pierwsze sygnalizowane też pani marszałek na piśmie przed ówczesną główną księgową zjawiska, które są absolutnie niedopuszczalne w takiej jednostce jak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie, bo to jest mała jednostka, małej administracji. Zapanowanie nad tym wszystkim, co negatywne, nie wymagało specjalnie dużych umiejętności zarządczych ani nadzorczych. Wystarczyło być tylko przyzwoitym człowiekiem i uczciwym samorządowcem. I w tym przypadku ani przyzwoitość, ani uczciwość nie wzięły góry, bo wygrało zło. Wygrało zło. Doprowadzono do zwolnienia dyscyplinarnego ówczesnej głównej księgowej ze skutkiem dla niej dramatycznym. Jak ta sprawa się skończy? Krótko. W moim przekonaniu na wrześniowej sesji będziemy głosować oczywiście wniosek o odwołanie pani marszałek. Po tym wszystkim, co się wydarzyło i w samym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i relacjach i kłamstwach kolejnych pani marszałek, bo jak teraz już wiemy, 4 maja oficjalne pismo wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego, a nie dopiero dowiedziała się po swoich urlopie. Jestem przekonany, że dla dobra naszego województwa pani marszałek powinna ustąpić ze stanowiska i my powinniśmy w najbliższym czasie przyjąć jej rezygnację i debatować nad wyborem nowego zarządu, a nie kolejny raz boksować się z panią marszałek w sprawach oczywiście oczywistych jej nadużyć, niedopełnień, kłamstw i niekompetencji. Na koniec chciałem poprosić o komentarz. Sprawa krajowa, bo w piątek pojawiło się w sieci nagranie, które pan też na pewno słyszał, w którym lider Platformy Donald Tusk stwierdził, cytuję: to jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej wiejskiej, czyli w Sejmie. Politycy Platformy mówią, że to była po prostu druzgocąca ocena obecnego Sejmu, a jak patrzy na to Marek Sobocz? No to dopracowano narrację następnego dnia, 24 godziny później na gorąco. To było zdanie oznajmujące. To było zwierzenie się dziennikarce, która prowadziła rozmowę luźną przed wejściem na antenę i to się nagrało. Pan Tusk wygląda na bardzo zmęczonego i sfrustrowanego człowieka. Pan premier, były premier Tusk, pan Donald Tusk
przewiduje przegraną w tych wyborach najbliższych parlamentarnych i moim zdaniem jego największa frustracja z tego właśnie wynika, że po ponad roku działalności własnej od czasu, kiedy został tutaj wrzucony nam do Polski na objęcie władzy, zdaje sobie sprawę z tego, że ta władza się oddala i on tego ciężaru nie jest w stanie udźwignąć już dzisiaj, bo on wie, że Platforma Obywatelska, wszczynając różne awantury, bez pretekstu, bez powodów, bez znaczących powodów, wie, że w opinii większości Polaków Prawo i Sprawiedliwość wypełnia swoje zobowiązania wyborcze i dlatego będzie wybrany. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.